Cześć nam wszystkim, z tej strony Drake i witam w kolejnym odcinku Kingdom Hearts 2. U mnie na kanale jesteśmy teoretycznie jeden odcinek po końcu gry, mianowicie w poprzednim odcinku dokończyliśmy sobie fabułę. I teraz przed nami odcinek, który jest jakby jednym z tych odcinków, którym osobiście się boję. Boję się odcinków, gdzie będę musiał walczyć z mega super ultra hardym bossem, a także odcinka, gdzie będę musiał walczyć z replikami organizacji. Boję się tych odcinków, myślę, że przy paru cięciach wszystko jest osiągalne. Prawdopodobnie stracę z 2 godziny nagrywając te odcinki, a wy zobaczycie z nich jakieś 30-40 minut, ale tak to musi działać niestety. Ale tego odcinka, który dzisiaj jest, który właśnie teraz oglądacie, jawnie się boję, bo dzisiaj zaczynamy, a raczej dzisiaj robimy sidequest związany z Mushroom 13, z organizacją 13 grzybków. I teraz generalnie nim ruszymy gdziekolwiek, ja mniej więcej powiem, o co z tym chodzi i jak będzie wyglądał ten odcinek. Ponieważ tak, ponownie jest to dodatek w wersji Final Mix, którego nie było w oryginalnym Kingdom Hearts wydanego na PS2, przynajmniej w Europie i Ameryce. I jest to sidequest polegający na tym, że tak jakby organizacja, z którą walczyliśmy przez całutką grę, ma swoje odpowiedniki w postaci małych, heartlessowych grzybków. Z jakiegoś niewyjaśnionego fabularnie powodu. To się dzieje i tyle, nie ma się tam co dopatrywać sensu. I te grzybki zlecają nam nie walki, tylko wyzwania. I te wyzwania są ekstremalnie randomowe i jakby założenie jest całkiem fajne, ponieważ hej, słuchaj, graczu, masz tutaj to wyzwanie, jest to test twoich umiejętności, twojej znajomości gry, wszystko ładnie, pięknie. I to jest coś, za czym, wiecie, stoję murem. Ale niestety bierze to zły... W pewnym momencie to wyzwanie bierze zły zakręt. I zamiast testować umiejętności gracza, to bardziej polega na znalezieniu jedynej właściwej strategii, której trzeba się trzymać co do joty i jeszcze mieć szczęście godne zwycięzcy w Totolotka, żeby podjąć się niektórych wyzwań. I tak, generalnie grzybków jest 13. Całość jest... Wszystkie pokazują się po tym, jak pokonamy Zemnesa, jest, żebym save'a po końcu gry. Dopiero wtedy pojawiają się ostatnie chyba 3 grzybki, czy coś takiego. Aczkolwiek nie musimy robić wszystkich 13 wyzwań, bowiem 13 ostatni grzybek to dosłownie tylko i wyłącznie nagrodzenie nas za załatwienie pozostałych grzybków. Tak, i generalnie grzybki również dropią przedmioty. Ogólnie tak, za rozwiązanie tego questa dostajemy unikatowego grzybkowego Keyblade'a, który jest chyba taki sobie, z tego co pamiętam. Ponadto te grzybki dropią przedmioty po zaliczeniu ich wyzwań. Te przedmioty są niezbędne do osiągnięcia m.in. Ultimate Weapon, czyli najpotężniejszego Keyblade'a dla Sory. I być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w tym odcinku zobaczycie również, jak craftuję tego Keyblade'a. I teraz tak, od razu to mówię, spodziewajcie się w tym odcinku naprawdę wielu cięć, ponieważ tak jak mówiłem, nawet jeśli przypomnę sobie właściwą strategię na właściwego grzybka, to wykonanie jej to jest... Tak, wykonanie tych wyzwań to nie tylko kwestia umiejętności oraz znajomości gry, ale również absurdalnej ilości szczęścia i to się głównie tyczy pewnego grzybka w Twilight Town. Tak, ogólnie lokacje, gdzie są te grzybki, mamy bodajże spisane w dzienniku Jiminiego, w jakby zakładce misje, tak mi się wydaje. O, widzicie? Proszę, Twilight Town, grzybek numer 7, numer 8, numer 12, Radiant Garden 9 i 13, numer 3, proszę bardzo, wszystkie są wypisane, mam wrażenie. Niestety warunki zaliczenia wyzwań tychże grzybków poznajemy dopiero, kiedy je spotkamy. Ja będę robił to w bardzo przypadkowej kolejności. Nie chcę mi się bawić w od 1 do 13, bo tak będzie ładnie wyglądało. Nie, jakby wiem, że niektóre te grzybki są bardziej irytujące od pozostałych, dlatego nie mam zamiaru się z tym bawić. Dobra, tak by the way, pofarmiłem troszeczkę. Levelowo wyglądamy tak, widzicie, ja ogólnie zmienię Keyblade'a. Pewnie i tak zaraz go zmienię na coś innego, bo Keyblade'y również mają znaczenie, bo jakby kuźwa inaczej podczas tych cholernych wyzwań. Zbroje mam takie. Ogólnie tak, mam Luck Ring, który zwiększa drop, to jest bardzo fajna rzecz. Tak, Donald ma Save the Queen Plus, ma Shredder Archive Plus,
Widzicie, taka ładna srebrna wersja. Goofy ma Save the Queen Plus. I całą resztę też ma. Wszystko ma. O, właśnie God of the Hell się zainstalowało na kolejną serię. I tak, dobrze wiem, że tutaj znajdziemy jednego z grzybków i zobaczymy, jakie on ma wyzwanie, ponieważ nie pamiętam tego do końca. Jezu, po co ja to robię? Tak, w tym odcinku spodziewajcie się wielu cięć. To od razu wam mogę powiedzieć. No i właśnie, tutaj sobie derpi grzybek. To jest grzybek numer 4, dobrze widzę, czy 6? 4. Pokonaj przeciwnika, nie dając się dotknąć. Dobra, najpierw go odpalę i zobaczę, na czym to polega, a potem się zastanowimy. Okej, dobra, czas na min. Mam nadzieję, podejście właściwe. Odpalamy Wizard Form i klepiemy, ile fabryka dała. Generalnie myślałem, że zaliczyłem to wyzwanie, że wymagane jest 80 zabić grzybków, ale nie. Wymagane jest 85, co by the way gra mogłaby wypisać podczas robienia wyzwania. To by było bardzo miłe, ale nie. Gracz musi pamiętać tego typu rzeczy, kiedy robiąc super trudne wyzwania na końcu gry, prawda? Początkowo jest łatwo, ponieważ grzybki umierają na hita dosłownie. Ale potem zaczyna być bardziej wymagająco, ponieważ grzybki zaczynają mieć faktyczne paski zdrowia. O, używanie chyba Thunder nie jest najlepszym pomysłem. Jest dosyć obszarowe, ale... No, wiecie, może być niewesoło. O, zaraz zostanę chyba złapany. Ogólnie, z tego co mi wiadomo, można tutaj podpiąć Keyblade Fatal Crest i wystrzelać się z many na samym początku, bowiem Sora, jeśli nie macie many, to nie robi tych dziwnych haksów, myksów, salt i tak dalej podczas strzelania. Sora, czy można zacząć, aby strzelać? To by było super. Okej, mamy 85, teraz jesteśmy poprawnie zakończeni. I tak, generalnie, żeby ten odcinek nie trwał, nie wiem, 8 godzin, prawdopodobnie myślę, że... To dobrze działa. Myślę, że po prostu będę wycinał wszystkie porażki i zostały tylko te dobre przejścia. Wiecie, o co tam mam. Dobra. Boom. Okej, 6 złapany. I teraz generalnie pamiętajcie, żeby w tego typu przypadku nadużywać baga z regeneracją form. Mianowicie, jeśli kiedy jesteście w dowolnej formie drive'u, widzicie mapę świata, to wasza forma drive'u napełnia się. Dobra, okej. Sprawdzę na 100%, czy wszystko jest zrobione. Co to było? To było Land of Dragons. I tak, wszystkie misje wykonane. To znaczy, że zakończyliśmy sprawę. Alright. Dobra, jeden jest w Beast Castle. I w Beast Castle, z tego co kojarzę, ten grzybek nie jest trudny. Tak mi jakoś to świta w pamięci. Dobra, generalnie, by the way, jeszcze parę rzeczy. Ogólnie te grzybki dropią przedmioty z napisem Tron Quality. Jak widzicie, mają grzybki dosłownie na obrazkach nawet. Są to nowe oczywiście przedmioty do zdobycia, do craftu, związane z wersją Final Mix. Są niezbędne do zrobienia części rzeczy, między innymi Ultimate Weapon, czyli najlepsze broń dla Sory. Ponadto te grzybki również dropią bronie dla naszych towarzyszy. Tak więc nie, to jest Donald, to nie o niego chodziło. Tak, chodziło o Goofiego. Tamte na przykład wydropią tarcze, więc mamy 3 tarcze z tego grzybka. Raczej nie nam przydatne, ale wiecie, miły gest. By the way, z ciekawostek jeszcze wrogowie dropnęli mi Akashic Record i Akashic Record Plus, tak więc... Okej, mam to. Tak, między innymi. To gdzieś po drodze mi to dropnęło między odcinkami. Dobra. Ogólnie tak, może od razu się uda zrobić Ultimate Weapon. Tak, dostaliśmy Orichalcum Plus. I teraz generalnie Orichalcum Plus, ich jest tylko 7 w całej grze. Dostajemy, przeważnie albo znajdujemy je w skrzynkach, albo dostajemy je za ukończenie poszczególnych światów. Ale ta jedna, to jedno Orichalcum Plus jest związane z oddaniem Mooglowi każdego typu przedmiotu w grze. I teraz dzięki temu mogę stworzyć Ultimate Weapon. I teraz, hej, ale przecież Orichalcum Plus jest tutaj 13, a ty masz tylko 7. Jak to działa? Działa to tak, że musimy... To nie ma innej opcji. Musimy użyć przedmiotu Energy Crystal i to sprawi, że każdy wymagany przedmiot jest jakby... Jest go o połowę mniej wymaganego. Tak więc potrzeba nam 7, czyli idealnej liczby. Z Orichalcum Plus nie robi się niczego innego, tak więc boom.
Ultima Weapon, najlepsza broń w grze dla Sory. O, jeszcze mamy te rzeczy. Dobra, why not? Gimme. Przedmioty organizacji. I niestety chyba nie mogę zrobić nic innego. Aczkolwiek wszystko zależy od Tranquility Gemów, czyli powinniśmy mieć ich akurat dość po zakończeniu tego questa. I tak, przyjrzyjmy się temu cudu. Ultima Weapon, najlepszy Keyblade w grze. Przywraca menę absurdalnie szybko i to jest jego główna cecha. Patrzcie na tego Batboya, patrzcie. Uwielbiam design tego Keyblade'a. Generalnie on zawsze troszeczkę różni się w poszczególnych częściach Kingdom Hearts, ale przeważnie wygląda mega dobrze. Dobra, okej, okay, superancko. Chodźmy zobaczyć, co kolejny grzybek ma nam do zaoferowania. Dobrze wiem, co ma, ale... Chodźmy przekonać się wspólnie, prawda? Dobra. Tak, kolejny grzybek jest w miejscu, gdzie walczyliśmy z Zaldinem. I dobrze pamiętam, to jest grzybek numer 3. I on polega na zbieraniu kuleczek, które on dropi. I teraz akurat tutaj można to dosyć... O, come on, odznasz się. Dosyć wygodnie to zrobić. Bowiem o przyciąganiu kuleczek i całego innego dziadostwa świadczy zdolność Drow. Więc tak, dajemy Follow the Wind, ponieważ ten Keyblade wzmacnia zdolność Drow. Niestety chyba nasi towarzysze nie mają nic z Drowem. Tak mi się wydaje, sprawdzę, ale wydaje mi się, że nie. Nie, nie ma nic z Drowem. Ekwipujemy wszystkie umiejętności typu Drow. Dwa razy jest. I tak, to jest jakby zdolność, która łączy się międzydrużynowo. Tak jakby, tak więc jeśli na przykład Donald ma zdolność Drow, to ona też jakby wzmacnia zdolność Drow Sory. Wiecie o co, Kaman. I Goofy też ma jedno Drow, okej. Okay. No dobra. Niestety chyba żadnych pancerzy ani czego takiego nie ma związanego z tym skillem. Jeszcze zobaczymy przy okazji to. Lucky Ring, Drop Rate, AP. Nie wydaje mi się. A nie, proszę, jest Drow Ring, proszę bardzo, na zawołanie. Boom. Jest do... co? O mój Boże, mam za... Dobra, Lucky Ring, on jest mi niezbędny, dobra. Dwa razy Drow Ring, lepiej nie będzie. Teraz tak. Ten grzybek dropi kuleczki. Nie wiem, ile musimy ich złapać, więc postaramy się złapać je wszystkie. Tak, jego kuleczki niestety znikają bardzo szybko. Więc musimy je łapać dosłownie tuż za nim. Nie mam pojęcia, ile musimy ich złapać. Ogólnie tutaj odpowiedziami są Quick Run, zdolność oczywiście... Wisdom Form, a także Glide, czyli zdolność Final Form. Czy to było to? Czy udało mi się za pierwszym razem? Wygląda bardzo rozradowanego. O, dostałem broń dla Donalda. Tranquility Crystal, jasne. Dobra, potem to wszystko przejrzymy. Co się tutaj dropnęło? Plain Mushroom Plus. Okej, okay, with some magic power, okej, okay, to bardzo ogólne stwierdzenie. O, chyba się udało, za pierwszym razem, tak, 450, idealnie tyle miałem, co do kuleczki. O mój Boże, dobra, to było cudowne. Okej, okay, superancko. Generalnie jakby zaletą tego wszystkiego jest to, że aktualnie jesteśmy tak przepakowani, że nawet jeśli mam ubranego słabszego Keyblade'a, to wrogowie nie stanowią dla mnie zagrożenia. W sensie i tak głównie unikam, ale wiecie, raczej nie stanowią dla mnie zbyt dużego zagrożenia. Recip. Nic. Naprawdę? Dalej nie mam? A, brakuje mi Stone'a. Dobra. Nie będę tego zbyt często sprawdzał, ale raczej z czasem powinno się to dropnąć. I teraz dobra, kolejną bestię mamy w Olympus Colosseum. Gdzie to było? To jest pytanie za 200 punktów. Chyba tutaj.
no sprawdzę, czy to jest tylko jeden, bo nie jestem pewien. Absence Silhouette, turnieje, na to, to tym się zajmiemy w innym momencie. I jest tylko szóstka. Szóstka to chyba był Demix, o ile się nie mylę? I guess. Nie jestem pewien. Dobra. I teraz bodajże musimy niszczyć klony na czas, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Press triangle to begin a duel. Quick defeat the enemies. Dead appear. Okej, pokonaj szybko wrogów, którzy się pojawiają. No dobra, okej. Zekwipujmy Ultimate Weapon i zobaczmy, jak mi fatalnie pójdzie. Okej, wydaje mi się, że ponownie rozwiązałem tutaj Wisdom Form, ale to zaraz zobaczymy. Musimy pokonać wszystkie jego kopie w... w 45 sekund. Ogólnie osobiście polecam Thunder do tego, ponieważ ma działanie obszarowe w ogóle. Niestety kosztuje manę. Jak to bywa z zaklęciami. O nie, nie wiem, nie wiem, czy mi się uda. Dobra, spam! Spam atak! Udało się, proszę bardzo, wow! Pykło! Dobra, jeszcze zaraz sprawdzimy, czy na 100% to było 45 sekund, ponieważ z moją pamięcią ogólnie jest źle, a z pamięcią do cyferek jeszcze gorzej. Ale wydaje mi się, że tak to było... Nie, to nie ta zakładka, nie wiem, czy są na to dwie zakładki. Tak, 45 sekund, okej, to trzeci już! Jeszcze tylko 10. Bawicie się dobrze? Ja bawię się doskonale. Świetnie. Bawimy się dobrze. Alright. Ogólnie chcę zostawić Hollow Bastion, The World That Never Was i Twilight Town na sam koniec, bo tam jest kuźwa hardkorowo dosyć. A, czy będę musiał... Dobra. No nic. Chciałem zachować tą cutscenkę na, wiecie, na odcinek ze Superbossem. I tak już ją widzieliście. Bo tym, jeśli chcę wejść do Steamboat Willie, mój Boże, do Timeless River, o właśnie, to niestety muszę przejść przez tą komnatę, odpalić kascenkę. I tak, to jest kolejny grzybek. Nie mam na was czasu, panowie, wybaczcie. Okej. Okay. Zaletą tych grzybków jeszcze jest to, że w lokacjach, gdzie one są, nie spełnią się przeciwnicy. Press triangle to begin a duel. Keep attacking until the number count down to zero. Okej, czyli mamy odwrotność Marluxi, jego walki. Dobra, myślę, że tutaj... mój Boże, dobra. Okej. Damy tak, Fatal Crest, ponieważ on... Increase to nam. Tak, Berserker Charge. Ogólnie tak, Berserker Charge to jest zdolność, która sprawia, że Sora, kiedy nie ma many, nie zadaje finishera, czyli atakuje w nieskończoność. I myślę, że to jest tutaj kluczem do sukcesu. Dobra. Więc tak. O, jeszcze wiem, co zrobię. Odinstaluję wszelkiego rodzaju regeneracje many. MP Haste, MP Rage. I to chyba tyle. Tak mi się wydaje. Dobra. Jest tak. Drive. Dobra, okej. Okay. Chyba opracowałem rozwiązanie. Tak mi się wydaje. I mam wrażenie, że to jest jakby jedno z tych właśnie rozwiązań, o których mówiłem. Mianowicie jest tylko jedno właściwe rozwiązanie. Mianowicie, oczywiście tak, wymagane jest tutaj Wisdom Form. A także zależy wam, by skrócić kombosy jak najbardziej się da. Dlatego wyłączacie wszystkiego rodzaju... Mój Boże. Wszystkiego rodzaju combo plus i tak dalej. To jest wam totalnie zbędne. Zamiast tego dajecie finishing plus i negative combo.
Finishing plus w przypadku wróćcie. Wisdom form. W przypadku wisdom form oznacza, że Sora wystrzeli więcej pocisków podczas ostatniego ruchu, a negative combo sprawia, że liczba ruchów prowadzących do finishera zmniejsza się. Czyli z negative combo Sora powinien praktycznie non-stop napierdzielać finishery. I teraz zobaczymy, ponieważ mam tutaj dwie opcje. Są te dwie rzeczy w połączeniu z Rumbling Rose, które sprawia, że mamy jeszcze więcej strzał podczas ostatniego combo. Ewentualnie mogę zekwipować tutaj Fenrira, który sprawi, że Sora będzie miał jeszcze krótsze kombosy, ale zobaczymy, jak podziała to. Dobra, Wisdom Form. Ogólnie ja chyba stanę sobie z tej strony, mam wrażenie. Nie. 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 Dobrze, patrzcie, ile mam finisherów. Czy wy to widzicie? Wszystkie finishery. Jezu Chryste, dalej Sora, na kurwie te salta. Ziom! Salta, dobra, okej, okay, mamy to. O! To było coś. No, ogólnie tak, jestem prepen, że kombinacja z Fenrirem też jest jak najbardziej godna polecenia. Zostaje coraz więcej głupich rzeczy z grzybów. Ja taktycznie jeszcze sprawdzę, czy to wszystko, tak, wszystkie misje. Możemy lecieć dalej. I tak, ponownie jakby błąd, glitch związany z uzupełnieniem form działa również na drzwiach tej lokacji. W sensie przechodzi się przez nie, Sora jest wywalony z formy, aczkolwiek odzyskuje wszystkie paseczki drive'a. Tak więc to jest opcja, prawda? Pamiętajcie o tym, bo ja wiem, że te grzyby na pochybel po prostu dropią wam drive recovery, ale jednak wiecie, to jest prostsze, bo uzupełnia was od razu, nie musicie używać przedmiotów i tak dalej. A jeśli gracie w wersji na PS4, to loadingi w tej grze nie istnieją praktycznie. Jest wyciemnienie i boom, powrót. I teraz... Wiem, że jeden jest tutaj, tylko nie wiem kuźwa gdzie. Wydaje mi się, że w tej lokacji, ale zaraz się przekonamy. O, tylko Heartless. Może w komnacie ze skarbem? O, proszę, blisko komnaty ze skarbem. Find and attack her real form. Zaatakuj jej prawdziwą formę. Ja odpalę wszystkie możliwe zdolności, zaekwipuję Ultima Weapon i potem się zobaczy, ponieważ nie mam pojęcia, co może to oznaczać. Nie, szlak, nie to. Tu. To. I kombosy. O mój Boże, to jeden z tych. Nie na... O mój Boże. Nie ma kurwa szans. O, trafiłem! Chryste Panie, nie wierzę, że trafiłem. Jestem do dupy w tej gierce. Że muzyka jest dobra. O, czy to sukces za pierwszym razem? Nie wierzę. Jeśli to było to, to mam więcej szczęścia niż rozumu, aczkolwiek to już chyba wam wielokrotnie udowodniłem, prawda? O mój Boże, to było to! Mind blow! O mój Boże, 5 sekund! Chryste Panie, jestem najlepszym graczem na świecie. Nie, po prostu mam dużo szczęścia. Dobra. Okej, idzie lepiej niż pomyślałem, niż myślałem. Okej, póki co idzie lepiej niż myślałem, że pójdzie. Aczkolwiek dobrze wiem, że największe skurwysyny są dopiero przed nami, tak więc... Ale czekajcie, ja zobaczę, czy nie mam tutaj więcej, bo tak...
Port Royal to duża lokacja, aczkolwiek nie jest tylko jeden grzybek tutaj. Czekajcie, może w ogóle... Missions. Space Paranoid nie ma. Timeless River byliśmy. Twilight Town mnie nie interesuje, co zostawi na sam koniec. Radiant Garden tak samo. Beast Castle byliśmy, Olympus Colosseum byliśmy. Jeden z Agrabahu, to pamiętam. Użyłem go, żeby expić formy. W 10 sekund, cokolwiek tam trzeba zrobić, trzeba to zrobić w 10 sekund. To nie dużo czasu. I w Halloween Town, czyli Agrabah i w Halloween Town nam zostały. Dobra, okej. To pójdę do Agrabahu, bo tam wiem, gdzie jest ten grzybek. I tutaj musimy teleportować się do Cave of Wonders, Chasm of Challenges. Chasm to dziwny wyraz, czemu się trzeba przez K, a nie przez C, C, czy CH. Okej, i mamy piąteczkę. Z tego gościa musimy, on się cały czas regeneruje, a my musimy go zabić. Generalnie dobra. Proponuję strategię. Uwaga, będę strategizować. Tutaj damy jakikolwiek inny Keyblade. Tutaj potrzebuję właśnie Fenrira. Fenrir, Fenrir, gdzie jesteś? Dziadu, tu. Negative combo i potęga, tego właśnie potrzebujemy. Dobra. Tutaj tak samo jak poprzednim razem. Usuwamy. Dajemy sobie negative combo. Finishing plus zostaje, reaction boost, wszystkie. Increase damage, finishing move. Dobra, to niech zostanie w sumie, ale przedłużenie kombosa zostanie wyłączone. Czy to coś jeszcze ciekawego mamy? Nie wydaje mi się, chyba nic co będzie miało do czynienia z moją strategią. Dobra, okej. Myk tego grzybka, pamiętam go dobrze. Jego życie regeneruje się cały czas. Jest jak Deadpool połączony z Wolverine'em po prostu. Myk polega na tym, żebyście go zabili w bardzo krótkim czasie, w 10 sekund, nim jego życie się zregeneruje. Polecam, w sensie mam wizję zrobienia tego w Limit Form, ponieważ finisher Limit Form to Zantetsuken, który anihiluje kurwa wszystko w sekundę. Zobaczmy. No do zrobienia moim zdaniem. Do zrobienia. Nie, generalnie dobra. Odinstalujemy definitywnie. Mój Boże, gdzie to jest? Finishing Plus. Gdzie to jest? Tu. Ponieważ to daje nam dwa finishery. Drugi finisher nie jest tak dobry, ponieważ to ta obszarówka. Obszarówki nie mają aż takiego powera w sobie. Bum! Mamy to, proszę bardzo. Okej. To było na pewno to. Ponownie sprawdzę to dla pewności. 10 sekund, bum, kolejny za nami. Teraz Bad Boy w Halloween Town. Totalnie pamiętam, co trzeba zrobić w Halloween Town. On jest gdzie? Bodajże na placu przed domem Mikołaja? Tak mi się wydaje. Nie obchodzicie mnie, Heartless. Tak, jest tutaj. Dobra. Press triangle to begin a duel. Avoid the enemy. Magic. Spells. Dobra. Okej. Okay.
Dobra, wygraliśmy. Uff. Okej. Myślałem, że może forma mi wyjdzie w tym czasie, aczkolwiek nie. Na szczęście nie. Tak, dosłownie, zawieście się w dobrym punkcie, trzymajcie kwadrat w powietrzu w final form, a Sora zrobi resztę. Okej. Idzie zaskakująco dobrze. Teraz czas na... trzy lokacje, których się boję. The World That Never Was, Twilight Town i... Radiant Garden. Zaczniemy od... The World That Never Was. Tutaj znowu będzie troszkę kombinacji i myślę, że najlepszym miejscem, gdzie możemy zacząć, jest sam początek. Nie chcę mi się walczyć z tym wszystkimi Heartless. O, są tutaj też Nobody, nawet nie wiedziałem. A jak głupi, farmiłem te Nobody w innym miejscu. Tak, i tutaj mamy grzybka reprezentującego Zemnesa. I teraz tego dziada należy kontrować. W sensie, kojarzycie komendę Reversal z walki z Ansemem. Tutaj jest coś bardzo podobnego, tylko że nie chodzi tylko o to, by unikać go. Musimy go również kontratakować. I to jest problem. To jest problem. Teraz przez mgłę pamiętam rzeczy na zasadzie, hej, warto użyć tutaj może na przykład Fenrira. Pamiętam tego typu rzeczy. Nie mam pojęcia, czemu to pamiętam, ale to pamiętam. Zobaczymy, jak daleko mnie to zaprowadzi. Gdzie jest Fenrir? Okej, myślę, że wypróbujemy Wisdom Form ponownie, bo zależy nam jak największej ilości strzałów, a do tego właśnie najlepiej nadaje się Wisdom Form. Okej, był progres, definitywnie. Ogólnie coś, co ja polecam robić, nie wiem na ile to ma przełożenia na inne osoby. Polecam patrzeć na model przeciwnika, a nie na komendę. Ponieważ, nie wiem, z jakiegoś powodu mi łatwiej na to zareagować. Ale dobra, widzę to, czuję to, naprawdę. Aj! Czy to sukces? To chyba sukces, prawda? Brzmi na sukces. No, zobaczymy. Klik. Proszę bardzo, jest. Zrobione, 70. To był cel, najwidoczniej. Dobra. Okejka. Nie wiem, przyjemne elementy już za nami. O ile można tak było nazwać. Dobra, oddam to teraz Muglowi wszystko. O, proszę, Frozen Pride, nice. Let's do this. Teraz zobaczmy sam u mnie. Tarcza Vexena. No jest oczywiście dużo gorsza. I nie umie totalnie nic. Myślałem, że będzie jakiś fajny lodowy efekt, ale nie. Jest po prostu just a tarcza. Tylko fajnie wygląda. Dalej nie mogę przeżyć faktu, że bronią organizacji dla Donalda jest topór Lexiusa. Okej, wolałem zrobić cięcie i pozapisywać materiał, bo zostało nam tylko 5 grzybków, o ile... dobrze liczę, może 4? Nie jestem pewien. W każdym razie, została nam mniej niż połowa. To dobry znak. A u mnie lubią być różnego rodzaju anomalie związane z elektrycznością i działaniem sprzętu, tak więc wolę to zapisać i przy okazji wymienić kontroler na nowy, bo
tamten się rozładowywał. I teraz tak. Kolejny grzybek. Grzybku, grzybku, gdzie jesteś? To jest dobre pytanie, gdzie jesteś, grzybku, jakby? A, dobra, wiem. To chyba stąd jest najbliżej. Tak mi się wydaje. Ile jest grzybków w tej lokacji? Teoretycznie, jakby... Wiem, że jeden... O, może pokażę wam to przy okazji. Ponieważ teraz, jeśli pójdziemy do Great Mall, to... Pojawią się wszystkie grzybki, które pokonaliśmy. W sensie, pojawią się wszystkie w ogóle. Ale znikają te, które nas nie lubią. Których jeszcze nie pokonaliśmy. I one... znikną dopiero w momencie, kiedy, wiecie, ogarniemy wszystkie. Ale dobra, okej. Czy poza tym jest tylko jeden grzybek? Spotkać się z Sephirothem, to już za nami. Data replika. Dobra, czyli tylko dziewiątka tutaj jest, okej. Możemy to zrobić. Jasne. Ogólnie, żeby nie było, może to kwestia tego, że jestem, nie wiem, lepszy w tą grę, może to kwestia tego, że wersja na PS4 tej gry jest nieskończenie lepsza niż wersja na PS3, ale na PS3 nawet najłatwiejszy z tych grzybków sprawiał mi godzinne problemy niekiedy, a ten odcinek, sprawdziłem to i owo, aktualnie trwałby bez żadnych cięć godzinę i 10 minut i ogarnęliśmy prawie wszystkie. Press triangle to begin a duel. Attack and keep the enemy spinning. Okej, dobra, może póki co olejemy używanie wisdom form. Zobaczymy. Okej. Spoko. No tak, mamy finisher bez finishera. Okej, to łatwe. Thank you. Dobra, kolejny z głowy. Okej, dobra. Nie będę ukrywał. Byłem troszeczkę w kropce i googlnąłem tą strategię. I teraz po prostu wam ją przedstawię, jakbyście używali mojego wideo jako odnośnika. Ogólnie tak, ten grzybek kontynuuje swoje pląsy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy używacie na nim finishera. Tylko, że użycie finishera wymaga przebicia przez kombosa i po większości finisherów Sora zatrzymuje się w miejscu. I to jest złe, ponieważ to dosłownie ułamki sekund mogą zadecydować o tym, czy grzybek przestanie się kręcić, czy nie. Aczkolwiek, mając zdolność Berserker Charge, ponownie przypominam, to jest zdolność, która pozwala wam nacisnąć nieskończone combo bez finishera, jeśli nie macie many. Ten skill jest dawany między innymi z tego Keyblade'a. Ale również ta sama zdolność pozwala wam w nieskończoność używać Horizontal Slash, czyli tego, wiecie, machnięcia z lewej do prawej w powietrzu, tego używałem przez całutki tutaj czas. Ten cios liczy się jako finisher. Jednocześnie, z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu, ten Keyblade, jakby, nie wiem, ta zdolność ładnie wpasowuje się w właśnie ten Berserker Charge. To działać, ja idę. Nie tędy droga, przyjacielu. Nie tędy droga. Okej, dobra, i zostało nam grzybkowe piekło, mianowicie Twilight Town. I teraz generalnie grzybki są tutaj bodajże 3. Jeden jest pod posiadłością, jeden jest pod wieżą Yensida i jeden jest w miejscu, gdzie trenowaliśmy, w cudzysłowie, trenowaliśmy z Vivim. Pamiętacie tam, gdzie jako Roxas dotykował nas klony Viviego? Tam jest ostatni. I teraz generalnie ostatnim, którym się zajmiemy, będzie ten z pod wieży Yensida, ponieważ to jest grzybek, gdzie nic nie zależy od was. Albo się uda, albo się nie uda. Możecie go zrobić za pierwszym razem, ale możecie go zrobić za setnym razem. Deal with it. To jest dobre. Zaczniemy od tego spod posiadłości i zobaczymy, na czym on tutaj stoi. Taktycznie zerknę, czy... są na pewno tylko 3. 7, 8 i 12. Tak jest, dobra. Okej, no i jest kolejny grzybek. Press triangle to begin a duel. Defeat the enemies that appear before you.
Pokonaj przeciwników, którzy pojawią się pod przed tobą. No okej. Dalej, dalej, Sona! O, okej, to chyba sukces. W sensie były fajerwerki and shit. Zobaczmy. Tak, 40 albo więcej, proszę bardzo. Okej, widzicie? Strategia prosta, ale... ale akceptowalne widocznie. Dobra, okej, myślę, że teraz wracamy do save pointa, bo chyba save point to będzie szybciej dostać się do kolejnego grzybka, aniżeli... pieszo. Tak, by the way, w tej posiadłości spełni się sporo nobody, więc jeśli chcecie trenować albo farmić przedmioty, boom, możecie robić to tutaj. W piwnicy spełnią się dancerzy, to jest przydatna informacja. Dobra, i teraz tak, najbliżej będzie chyba tędy. Ogólnie wierzcie mi lub nie, ale do tej pory ze wszystkich tych grzybków strategii z internetu użyłem jedynie do tego związanego z obracaniem się. Tam w miejscu, gdzie mieliśmy walkę z Demyxem. A proszę, jest tutaj. Numer 7. Defeat the enemy while avoiding its attacks. Dobra, okej. Zobaczmy, na czym to będzie polegać. No dobra, spróbujmy final form. Okej, dobra. Po prostu final form ma lepszy damage i to najwidoczniej jest klucz do sukcesu. Dobra, i teraz został ten cholerny dziad. Ten ostatni grzybek. Grzybek szczęścia i nieszczęścia. O mój Boże. To będzie traumatyczne. W sensie generalnie, wiecie, tak jak mówiłem chyba chwilę temu, ten odcinek teraz trwałby bez żadnych cięć około może półtorej godziny, może mniej. Spodziewam się zmarnować kolejne półtorej na tym jednym grzybku. Chyba, że będę miał ekstremalne szczęście. Dobra. Ruszamy do tutaj. Do wieży Yensida. I tu mamy ostatniego grzyba. I holy shit. Press triangle to begin a duel. Once you pull it out, don't let it touch the ground. Tak, musimy podbijać tego dziada w powietrzu. I z tego co mi wiadomo, z tego co mnie pamięć nie myli, musimy zrobić to około 100 razy, może 90, coś takiego. To jest traumatyczne. To jest traumatyczne, ponieważ ten grzyb nie stosuje się do niego żadnych praw fizyki. Żadnych, totalnie. Nul. Nic. Tak. Powodzenia z podbijaniem czegoś, co może wlecieć w kąt mapy, z którego już nie wyskoczy. Na przykład i dotknie tekstury i sayonara w tym momencie. Nie wiem, czy jakby cokolwiek mi się tutaj przyda, jeśli chodzi o umiejętności. Nie mam zielonego pojęcia. Wypróbujmy to po prostu. To już. Jak wam się podał mój pokaz? Dobra, okej. Strategia wygląda tak.
Odpalamy Master Form. Następnie zużywamy Cure i napierdzielamy tego gnojka finisherami. I to jakoś działa przez pewien czas. O, i właśnie przestało działać. W połowie drogi! Yeah! Tak jest, to jest to. Nie ma żadnej strategii. Napierdzielacie. Sora robi finishery, podbija go wyżej i wyżej i wyżej i wyżej. Albo i nie, na przykład. Na przykład grzyb się zatrzymuje. O mój Boże. Nie, tak blisko. No. Fuck you, grzybie. Asshole. O, super Ancko, tak mówiłem, ogólnie tak, ze wszystkich grzybków to będzie jeden, na którym nie będę stosował cięć od tego momentu, ponieważ to nie tak, że pokazuję strategię, chcę wam pokazać, że nie ma strategii, że ten gnojek będzie, o, zapomniałem totalnie, zapomniałem użyć Cure, mój błąd, że ten gnojek robi, co mu się żywnie podoba i deal with it. Zobaczcie, czy mamy odekipowane wszystkie zdolności regenerujące manę. Bo tego definitywnie nie chcemy. MP Rage i MP Haste jest odinstalowane. Ale o to chodzi. Tego też nie chcę. Dobra, i lecimy ponownie. I poszło. Generalnie jakby zasada jest taka, że jak grzybek już jest poniżej was, to po prostu przegraliście. Grzybek musi być albo minimalnie nad Sorą, albo tuż, albo na poziomie Sory. Innej opcji nie ma po prostu. Nie wiem, czy jakby znaczenie ma kierunek, w której zaczniemy, czy lepiej pychać go w stronę, wiecie, wieży, czy może w stronę wagonika. Nie mam zielonego pojęcia. O, i generalnie Sora poleciał w pizdu i nic. Tak, kolejny mały tip, który polecam, to to, że jeśli klikniecie X na, wróćcie, trójkąt na save pointcie, to on z automatu zregeneruje manę, przez co wiecie, możecie potem użyć Kyuragi i lecieć ponownie. No nie, gnoj. O, come on, Sora, coś ty zrobił. Ogólnie teraz spróbuję czegoś minimalnie innego. Spróbuję nie tykać lewego analoga i zobaczyć, czy Sora być może sam nakieruje się na grzyba. Nie dotykam lewego analoga. Zobaczmy, co zrobi Sora. Okej, trzyma się celu ładnie, tylko pytaj na jak długo. Aaaa, fuck my life. Jeden więcej! Jeden więcej. Mamy go dobić do 80? Oby do 80. Oby kurwa do 80. Goddammit, jest ten cholerny dziennik tutaj. 85. No dobra. Aby, widzicie, to jest w granicy zrobienia, ponieważ ocieramy się o wynik dosłownie. Nie wiem, pierwsza poważna próba zaprowadziła nas od razu do sukcesu. I generalnie myślę, że jakby nie tykanie analoga to jest dobra strategia. Ponieważ kiedy, wiecie, wyginacie analog, to Sora ma sugestie, by uderzyć w którąś stronę bardziej niż w inną stronę. Tak więc dosłownie trzymam pada jedną ręką i tapuję X.
O! Szlak, może liczyłem, że może... No nic. O! Może jeszcze zbiorę te przedmioty w sumie. Czekajcie, czy może jak wsiądę do pociągu, to zregeneruje mi się drive? Nie, niestety nie. Nie wiem, na co liczyłem. Dobra, generalnie nie chce mi się robić strategii z wychodzeniem z zamku, z wychodzeniem ze świata. A nie, dobra, jeszcze mam nawet 4 paski. Cudownie. Wiem, że jak generalnie grałem po raz pierwszy, to udało mi się tego grzybka wepchnąć w ścianę. I tam Sora po prostu, nie wiem, nabiłem chyba 150 combo, a nie 85. Super. Ponieważ grzybek nie miał po prostu gdzie odlecieć. I to było super. Ogólnie zamontujemy jeszcze Finishing Plus. Nie wiem pojęcia, czy co mi to, czy da mi to cokolwiek, ale why not? Spróbujmy. Finishing Plus. Czy dla przypomnienia to daje nam drugiego finishera, a że głównie o finishera się tutaj rozchodzi, to być może jest to szansa na sukces. Nie! Ten finisher trwa za długo. Ten finisher trwa za długo. Finishing Touch niedobre. Chodzi tylko i wyłącznie o pierwszy podstawowy finisher Sory. Jasna sprawa, gro. Jasna sprawa, szefie. Ops. Let's go. Tak, zapomniałem użyć Kyuragi znowu. Gdy móc wyłączyć Sorze zdolność regeneracji many. To było super. I nie wiem, Sora zderpił. Generalnie ja tym tapuję cały czas X-a jednym rytmem, tak? Więc jakby... Nie wiem. A mój Boże, Chryste Panie, te drzwi. Mordują mnie one. A, dobra. Wiecie, albo Sora zderpi, albo grzybek odleci. Albo Sora odleci, albo, nie wiem, ja odlecę. Jedna z rzeczy na pewno odleci. I to będzie koniec przygody. I widzicie, brakowało nam jakby, nie wiem, 10, nie wiem, 9 punktów do sukcesu. Ale nie, nie, bo Sora musiał zrobić swój dziwny szajs. I odleciał. Sora nam odleciał. Czy ja mogę zaekwipować drive recovery? Mój Boże, co ja kurwa robię? Drive recovery na skrót? Nie, chyba niestety nie. Sprawdzę jeszcze. Nie, niestety nie. A przydałoby się to tutaj, No, teraz generalnie może spróbujmy strategii z wyginaniem analoga w stronę grzyba. Nie, wyginaj analoga w stronę grzyba nie daje absolutnie nic. Absolutnie nic. No mój Boże, nie zregenerowałem many. Wracamy do strategii bez trzymania czegokolwiek. Ta strategia wydawała się być lepsza. I przynajmniej mogę grać jedną ręką, a drugą nie wiem. Nic nie robić. Nie wiem, pozmieniać kanały w telewizorze, nie mam zielonego pojęcia. Sprawdzić maila, cokolwiek. Tak, zapomniałem znowu tego zrobić. Znowu. Again. I tak, ten grzybek jest totalnie randomowy. Mój Boże, co ja robię.
Mokry Stepanie, come on! So much bullshit! Czemu niekiedy Sora tak randomowo daleko odlatuje? Jaki jest mój cel, Sora? Dokąd zmierzasz, przyjacielu, w żółtym ubraniu? Czemu ty... Czemu się odsunąłeś? Ach, goddammit, Sora. Jedną robotę miałeś, jedną robotę. To jest ogólnie jakby mych, który, przez który nie lubię do końca Master Form. W sensie... Ta forma... Ona ma tyle niepotrzebnych ruchów. To nie jest poziom Final Form, chociaż wiecie, aby Final Form nadrabia tym, że jest ekstremalnie potężną formą. Po prostu, oj, zaraz mi skończy forma i to będzie kurwa płacz. Mój Boże, zrobiłbym to i forma mi się skończyła. Ja w to kurwa nie wierzę, po prostu dłuf i wypierdalaj. Chryste Panie, a szło tak kurwa dobrze. O, Chryste Panie. Na szczęście te grzybki... Twórcy bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że te grzybki nie trzeba ołnić tymi formami. Co ja zrobiłem? Znowu. Trzeba ołnić tymi formami, przez co te grzybki, nawet jeśli zawiedziecie, to dropią mnóstwo drive recovery. Przez to nawet jeśli nie znacie jakimś cudem tego błędu z wyjściem na mapę i odzyskiwaniem formy, to i tak... I tak jesteście w stanie tutaj nim spamować formami do oporu. I poleciał kuźwa na Kanary. W pizdu. Chryste Panie. Przynajmniej przedmiotów z dopiskiem Tranquility będę miał mnóstwo. Chryste Panie, o, jakie to jest gówno. No, ogólnie zmienimy coś za chwilę. Zmienimy jedną rzecz. To nie będzie miało wpływu na nic, ale nie wiem. Będzie dla mojego świętego spokoju. Zmienimy Fatal Cresta na Oathkeepera, który przedłuża działanie formy. To jest jedyny z Form Boost, prawda? Tak, jedyny. A zdolność Berserker Charge damy po prostu Sorze. To też będzie działać. To działa dokładnie tak samo. Dobra, ja może w sumie ogarnę manę. Dobra, mana ogarnięta. Zapomniał, jakie Oathkeeper wydaje irytujące dźwięki. Chryste Panie, o, czemu? Czemu, Sora, nie lokujesz się na tym gównianym grzybku? W sensie lokujesz się, ale robisz to słabo najwidoczniej. Ogólnie wiem, że jest jeszcze jakaś strategia związana z Thunder, gdzie używacie Thunder i podbijacie generalnie tego grzyba w nieskończoność w powietrzu. O, zaraz mi się skończy mana. Dalej, Sora! Czemu wokół siebie, a nie na grzyba? Goddamn... Aczkolwiek Thunder, holy shit. Thunder to opcja. Thunder to opcja. Naprawdę bardzo bym chciał przedmiotu Drive Recovery na cholernym, kurwa, skrócie. Żebym nie musiał włazić do tego zastranego menu po raz 60. Może zaczniemy od Thunder? Co wy na to? Brzmi jak plan? Let's go! Thunder! Nie wiem, co się kurwa dzieje, zaraz pierdolce dostanę. Ha, 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 ha.
I Sora zrobił swój dziwny, nie wiem, odpalił swoje dziwne kocie ruchy i nie zrobił absolutnie nic. God damn it, Sora miał jedną robotę. No nic, jak generalnie mana nam skoczy, to odpalamy Thunder, to też wydaje się być strategią, nie? Tak jakby co. Mamy to! Mamy gnoja! Mamy gnoja! Fuck yeah! Thunder i Master Form! Master połączenie, można by tak rzec. Dobra, teraz sprawdzę na 200%, czy to było to. Poszło mi milion razy łatwiej niż za pierwszym razem. Tak, to było to. Teraz możemy lecieć przyjąć naszą nagrodę. I zakończyć tego sidequesta. Generalnie tak, ten odcinek będzie maksymalnie pocięty, definitywnie. Nie wiem, ile w nim zostanie, nie wiem, ile będzie miał ten filmik. Wy już wiecie, ja jeszcze nie. Ale Chryste Panie, to było kurwa traumatyczne. I bum, 13 grzybek przed nami. To Jezus! Grzybi Jezus! Czy przyszedłeś umrzeć za nasze grzechy? I dostaliśmy dowód zwycięstwa. I tak, ten Keyblade jest złożony ze 13 grzybków. I dostaliśmy Proof of Peace. Dowód pokoju. Oznaka pokojowa od 13 grzybków zmieniło Sorę w jakiś sposób. I tak, teraz grzyby odlatują do nieba, tam gdzie ich miejsce zasiąść wśród bogów. I teraz przede wszystkim tak, mamy Keyblade'a. Winner's Proof. Bardzo dobra magia. Bardzo dobra magia. Bardzo dobra rzecz. Jestem fanem. Ponadto mamy, co mamy? Proof of Peace. Boom. Proszę, mamy właśnie to. I to jest totalnie przydatny przedmiot. I tyle. I co teraz możecie zauważyć na modelu Sory? Nosi on koronę. Jest ona brązowa. Z tej korony chcąc, nie chcąc, niestety nie możemy zdjąć, a szkoda. Aczkolwiek tak, to jest dowód, że zrobiliście coś wyjątkowego w tej grze. I te korony są trzy. Brązowa, srebrna i złota. Brązowa jest za grzybki, srebrna jest za repliki organizacji i złota jest za super uber hardego bossa. I teraz generalnie jakby nazwałem to tak, ale to nie do końca prawda, ponieważ jeśli z jakiegoś powodu postanowicie grzybki zrobić po super uber hardym bossie, to za grzybki dostaniecie złotą. Wiecie, trzecia zawsze złota, druga zawsze srebrna, pierwsza zawsze brązowa. Aczkolwiek tak, to był calutki quest związany z Mushroom 13, 13 grzybkami. I tak, tyle ode mnie, wiem, że dłuższy odcinek. Jest to jedna z rzeczy, której nie pokazałem przy mojej oryginalnej serii z Kingdom Hearts 2. Teraz chcę to zmienić, ponieważ bardzo długo bolało mnie, że nie pokazałem tych rzeczy. Wiedziałem, że będzie to wrzut na tyłku, żeby generalnie to wszystko zrobić na ekranie. Aczkolwiek chcę to pokazać, ponieważ jak nie u mnie, to gdzie to zobaczycie na polskim YouTubie, prawda? Smutna prawda. W każdym razie, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta grzybkowa przygoda wam się podobała. Nie wiem, może pośmialiście się z mojego rage'a i z bycia totalnie zagubionym. I tak, w kolejnym odcinku definitywnie zrobimy sobie turnieje w Koloseum, ponieważ został nam Puchar Tytana Paradoksu, a także Puchar Hadesa. I myślę, że wbiję te dwa puchary w jeden odcinek. Potem repliki organizacji i super uber hardy boss. I tyle. Więc tyle ode mnie, trzymajcie się plutko. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach Kingdom Hearts 2 na kanale. Bye bye!